Hej, cześć, dzień dobry. Jest 5 rano i ten vlog będzie bardzo nietypowy, dlatego że jadę do Warszawy. A dlaczego jadę do Warszawy, przekonacie się później. Właśnie teraz zmierzam powoli do sklepu, co miałam właśnie kupić rano. To właśnie tort kijowski, bo właśnie chcę zrobić niespodziankę pewnej mi bliskiej osobie, która właśnie jest z Kijowa. I zmierzam właśnie do sklepu, który nazywa się Nastampia i znajduje się przy ulicy Złotej w Warszawie. Mam nadzieję, że tam będzie ten torcik. Tutaj właśnie będziecie mieli jeszcze kadr z Ukrainy. Tort na Ukrainie kijowski w Włodzimierzu Łońskim kosztuje 150, prawie 3 hrywny, czyli na polskie to 22 zł, tam z groszami drobnymi. Jednak właśnie nie kupiłam go na Ukrainie z tego względu, że byłam w lipcu, są wysokie upały, nie wiedziałam, ile będę stać na granicy w drodze powrotnej, tak żebym nie przywiozła tortu, tylko pewnie taką czekoladową breję. Nie jest kijowski tort, to jest bardzo ciekawe. No, ja właśnie przywiozłam go dla kijowianina, także to jest taka mała namiastka pewnie miasta rodzinnego, ale nie, tort kijowski jest to taki tort, który trzeba po prostu przywieźć z Ukrainy. On jest wykonywany w fabryce cukierniczej Roszen w Kijowie. Fabryka ta jest zastępcą fabryki słodyczy Karola Marksa, a wcześniej była to fabryka Walentyna Jefimowa na Demiedowce. Jest to przedmieście dzisiaj Kijowa. Dzisiaj produkowany jest ten tort m.in. przez fabrykę Roszen, czyli fabrykę byłego prezydenta Ukrainy Petra Poroszenki. Powiesz, czego składa się tort? To są orzechy smażone, drobno posiekane beza, krem czekoladowy Charlotte i całość jest ozdobiona owocami. Tutaj będzie taka ciekawostka, może jeszcze z czasów w ogóle Związku Radzieckiego. Tort kijowski był jednym właśnie z prezentu Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej dla Leonida Breżniewa na jego 70. urodziny. Trzypoziomowe dzieło sztuki kulinarnej składało się z 70 ciast i ważyło prawie 5 kg, także na pewno się zasłodził. Ciekawostką jest to, że na torcie są, widzimy kwiaty kasztanów. Jest to jeden z symboli stolicy Ukrainy, dzisiejszej stolicy Ukrainy, Kijowa. Bardzo dziękuję za ten krótki odcinek i że mogliście być częścią tej niespodzianki. Niespodzianka oczywiście się udała. Uradowałam kijowianina. Jakieś pytania, to zostawiajcie tradycyjnie w komentarzu. Jeśli Wam się podobało, to zostawcie łapkę w górę. I dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku.